15 lipca dostajemy ostateczne dane na temat inflacji, która nas dotknęła w czerwcu. I nie jest ona tak, jak wskazywał pierwotny odczyt 15,6. Jest lepiej, ale niewielkie to pocieszenie, ponieważ inflacja wyniosła 15,5%. Przy czym towary zdrożały o 16,8%, natomiast usługi o 11,5%. Jeżeli chodzi o przyrost miesiąc do miesiąca, to ta inflacja wyniosła 1,5%, przy czym towary zdrożały o 1,7%, natomiast usługi o 1,5%. Ogólna inflacja kształtuje się na poziomie 15,5%. Najbardziej tą statystykę w górę ciągnie użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii oraz transport, odpowiednio 24,2% i 33,4%. Bardzo niepokojący jest transport, ponieważ miesiąc do miesiąca zdrożało wszystko o 6,6%. Z towarów, które najbardziej drożeją, to przede wszystkim mąka prawie 40%, pieczywo 30%, mięso wołowe 32%, jest to wynik podobny jak w miesiącu poprzednim, mięso drobiowe nieco mniej niż ostatnio o 34,7%, tłuszcze roślinne, zwierzęce, masło, cukier blisko 40%, gaz 46,2%, w poprzednim miesiącu 46,4%, zupełny rekordzista opał, który w tamtym miesiącu osiągnął poziom 101,5%, teraz 122% więcej niż w roku poprzednim, olej napędowy 43% do góry, benzyna 47% i gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu ponad 55%. Tak prezentują się wykresy odczytów inflacyjnych w poszczególnych miesiącach. Na górze rok do roku, na dole miesiąc do miesiąca. Jak mogłoby się wydawać, inflacja powoli wyhamowuje. Jednak nie jest to takie proste. 1% od 100 nie jest tyle samo, co 1% od 200. Dzisiaj większym problemem nie jest cena na światowych rynkach, ponieważ zwracając uwagę chociażby na ropę naftową, widzimy, że z powrotem wróciła do granicy 100 dolarów za baryłkę. Większym problemem jest bardzo słaby złoty. Nie do końca widzimy to w stosunku do euro, ponieważ euro również jest bardzo, bardzo słabe. Wystarczy porównać ceny dolara i euro, są mniej więcej na tym samym poziomie. W ciągu roku prawie o złotówkę zmieniła się wartość dolara z okolic 3,80 do 4,70. Jedyna możliwość wyhamowania inflacji to znaczne umocnienie złotego. Dzisiejsza inflacja na poziomie 15,5% jest najwyższa od marca 1997 roku. Niestety szczyt jest jeszcze przed nami. Z ostatniej projekcji lipcowej Narodowego Banku Polskiego widzimy, że szczyt przyjdzie znacznie później niż pierwotnie nam było to przedstawiane. Może to przypaść na koniec tego roku, ale równie dobrze może przypaść na pierwszy kwartał roku przyszłego. Przy czym pierwszy kwartał może to być pierwszy miesiąc lub miesiąc nawet trzeci. Szacowana inflacja na dziś dzień maksymalna przez Narodowy Bank Polski to jakieś 18,8%, także mamy jeszcze z czym poszaleć. Tak prezentują się wykresy odczytów inflacyjnych w dłuższej perspektywie czasu od roku 1992. Naszą inflację możemy przyrównać również do dużych, silnych gospodarek. Niewiele z tych gospodarek ma wyniki gorsze od nas. Turcja i Argentyna to są tylko dwie duże gospodarki, które mają inflację wyższą niż Polska. Warto zwrócić uwagę, że cztery gospodarki generalnie odnotowują spadek w miesiącu czerwcu i są to Niemcy. Tutaj sprawa transportu publicznego jest bardzo rozwinięta. Indie, drugi miesiąc z obniżkiem inflacji. Holandia, całkiem dobra seria, w trzeci miesiąc kolejny z spadkiem inflacji. I Rosja z wynikiem 15,9%. Tylko w Unii Europejskiej Litwa, Łotwa, Estonia i Czechy mają wyższą inflację niż Rosja. Rosja inflacją jest na podobnym poziomie jak Polska, Rumunia czy Bułgaria, mimo prowadzonej wojny. Zaglądając bliżej bezpośrednio tylko i wyłącznie w Unię Europejską, rekordową inflację znowu może niestety pochwalić się Estonia z wynikiem 21,9%. Jeszcze w poprzednim miesiącu było to 20%. Litwa 21%, poprzednio 18,9%, Łotwa 19,3%, poprzednio 16,9%, Czechy 17,2%, poprzednio 16%. Polska niebezpiecznie zbliża się do kolejnej bariery psychologicznej, 16,7%. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ to jest dokładnie 1/6, lub jeśli ktoś woli 2/12. 2/12 to tak jakbyśmy dwie wypłaty w ciągu roku oddali tylko i wyłącznie na inflację. Tyle nas kosztuje w tym momencie inflacja. I kolejny spadek w kolejnych miesiącach inflacji nie sprawi tego, że ceny nam spadną. Po prostu będą drożeć wolniej. Nadal będzie nas stać na coraz mniej, mimo już spadającej inflacji. W Unii Europejskiej inflacja jest 8,8%, ale jest to odczyt za maj, jeszcze miesiąc wstecz. Natomiast strefa euro 8,6%. Strefa euro ma niższą inflację od Unii Europejskiej, średniej Unii Europejskiej, mniej więcej o 0,5 do 1 punktu procentowego. Najlepiej w Europie radzi sobie Francja z wynikiem 5,8, poprzednio 5,2, Luksemburg 7,4, poprzednio 6,8, Niemcy 7,6, poprzednio 7,9 i Finlandia 7,8, poprzednio 7. Polska ze swoim wynikiem jest na 6. miejscu.